Cześć, jestem Wandal i witam was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj robimy coś innego niż zwykle, ponieważ dzisiaj robimy niespodziankę Nicoli, która o niczym nie wie. Jest dokładnie, kochani, godzina 7:16. Zaraz wyjeżdżamy, jedziemy do Gdańska. Czeka nas trasa 400 km, w dwie strony to 800. Jak wiecie, mamy kwarantannę. Ja jestem w związku na odległość. Nicola myśli, że już się nie zobaczymy, a jak się zobaczymy, to dopiero za nie wiadomo ile. Robimy jej niespodziankę po prostu. Jeżeli taki film wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na mojego Instagrama, którego macie oczywiście na moim paluszku, no bo tam się bardzo dużo dzieje. Nie będę wam chyba przedłużał, bo nie ma co mówić w tym wstępie. Napiszcie w komentarzu: Wandal, ale ty jesteś kochany, a przypnę wam serduszko. No i co? Lecimy chyba w trasę, nie będę wam przedłużał. Jest dzisiaj mega ładna pogoda. Tak się jaram, bo po prostu jestem ciekawy jej reakcji na to, jak po prostu wejdę do jej domu i ona tak: co ty to robisz? Dobra, mówię to chyba piąty raz, nie chcę wam przedłużać. Lecimy do filmu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy, mamy już 4 km, więc zaraz będziemy, zaraz się widzimy, robimy Nicoli niespodziankę. Ja już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że wyjdzie fajnie i że wam też się spodoba. Także co, no, widzimy się zaraz. Dojechaliśmy, już jesteśmy pod blokiem, idziemy robić już niespodziankę. Jest naprawdę już tak bardzo blisko, mega się cieszę i mega się jaram, bo jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Trzymajcie kciuki, że wyjdzie dobrze, ja trzymam cały czas. Lecimy, powiem wam, że serio się stresuję, ale piękne niebo jest dzisiaj. A u was jak tam pogoda? Napiszcie w komentarzu, bo tu jest pięknie. O ty głupolu. Cześć. Uspałeś się? W dzisiejszym filmie postanowiłem, że nie będę do ciebie dzwonił jak wstanę, tylko po prostu przyjadę. Cześć. Co tam? Co powiesz? Nie wiem, ale masz dezodorant, pewnie ci się skończył. O, dzięki. A, bo ja znicze robię na live'ach. No tak. No dobra, musisz mnie nagrywać teraz. No przyjechałem, nagrywam film, ale... gdzie robię ci niespodziankę, a ty mówisz: musisz mnie nagrywać. No dobra. Szybkie trzy pytania. Cieszysz się? Czemu masz moje kapcie na... No bo są tak. Cieszysz się? No. Podobał ci się taki poranek? Tak. Pakowanko time. Boże, ile tu masz rzeczy. Kobito. Nikt tu nic nie ma. Myślałem, że to przedłużacz, o to kable. Never mind. Co jeszcze powiesz, co? Opa. Głupol. Także, kochani, dojechaliśmy. Jesteśmy już na miejscu, w moim pięknym domku. Zobacz, to... Cześć. Jak się czujesz z tym, że wróciłaś do domu? Drugiego domu? Bardzo dobrze. Cieszysz się? Czekałam na to. A i Nicola mnie znokautowała mnie i zobaczcie to, mam krew, mam jeszcze krew na rękach, dostałem strzała od Nicoli, taką bombę, że chyba złamała mi nos i leciała mi jak krew przez jakieś 5 minut, także XD. Dobra, idziemy, bo mamusia szykuje jakiś obiadek. Kurde, cały dzień w trasie. Wyjeżdżaliśmy o 7, jest 17. Jakie słodkie. Jakie słodkie. Cześć, mamo. Moja zakartowana koszulka. Ale w sensie zakrwawiona. Co tam? Co tam? Krew. Krew, Nicola mnie zakartowała. Cześć, kochani, witam was w kolejnym dniu. Kurde, powiem wam, że chciałem zrobić fajny film z tego, ale jakoś tak mało nagrywałem, więc postanowiłem, że trochę dogram i zrobimy jeszcze z tego vloga. Nicola sobie siedzi i gra w Simsy od samego rana i mnie olewa. Gra w Simsy... Aha. Żartuję.
gra sobie w Simsy i wiecie co? Męczy mnie, znaczy nie męczy, poprosiła, żebym jej mody zainstalował, ale ja tego nie umiem, ale... No ja sama, nie prosiłam cię, żebyś ty mnie zainstalował, powiedziałam ci, że ja chcę zainstalować, a ty powiedziałeś, że nie, bo ci wirusa ściągnę na komputer, a już to robiłam, a ty... Dobra. Kochani, chciałem wam jeszcze oprócz tego powiedzieć, że... dostałem fajny fotelik, zobaczcie jak się pięknie świeci, od firmy Genesis i nowe głośniczki, za co chciałbym w tym filmie podziękować właśnie firmie Genesis, bo zobaczcie jak ten fotel mega fajnie jest się świeci, kozacki. No jest mega kozacki, Nikoli też się spodobał. Nasz przyszły dom. Nie, to nie, nie. Nie? A pokaż cały dom jak wygląda. Ale to jest dopiero dół. Co? I to jest pokój gościnny i to jest cały dół, jeszcze będzie góra, u góry będzie dopiero lepiej. Kochani, generalnie to jeszcze pomyślałem, bo ja w sumie nigdy nie grałem w Simsy. Jeżeli chcielibyście odcinek, gdzie Nikola uczy grać mnie w Simsy, no to napiszcie w komentarzu, a wtedy nagramy film z Nikolą, jak uczy mnie grać w te Simsy. A wy też możecie napisać w komentarzu jeszcze, czy wygraliście w Simsy, bo z tego co wiem, to większość z was pewnie grała, bo dużo osób grało w Simsy, ja nie wiem czemu nie grałem w Simsy jakoś nigdy. Nie słyszałem, nie podobno, jakby, co? Po prostu nigdy nie grałem, nie wiem czemu tak się stało, ale no nigdy nie grałem i tyle. Więc napiszcie, czy chcecie taki film, gdzie moja dziewczyna, czyli Nikola, uczy grać mnie w Simsy. W ogóle zobaczcie, co tu się stało. Jest tu Wenus, jest tu Tomek. Spytacie, czemu ty pomalowałeś przycisk? A no właśnie, bo jak nie wiecie, to oprócz filmów na moim kanale codziennie praktycznie są live'y o godzinie 19:30, które są przedłużane, czyli polega to na tym, że 5 zł na przykład minuta dłużej, 3 zł minuta dłużej, większość z was pewnie się orientuje o co chodzi. Mamy tam streama godzinę na przykład i każde 3 zł to minuta dłużej. I teraz osoby, które wyślą jakoś więcej pieniążków, są zapisane na przycisku. Ostatnio bardzo dużo się stało i na przykład Wenus wysłał bardzo dużo pieniążków, kto był ten wie. Tomek strzelił jednym strzałem takiego donata, że ja chyba wam muszę to po prostu pokazać na szocie. Ja pierdzielę! Nie wierzę! 3600 zł. Trzeba... Ja pierdzielę! Co się właśnie stało? 7600! I często też na tych streamach robimy coś takiego jak wojna donatów, no i ostatnio podczas ostatniej wojny z Nesterem stało się bardzo, bardzo wiele. Wygrałem tą wojnę 11500 ileś tam do 5800 zł po stronie Nestera i postanowiliśmy, że obaj wpłacimy po 1000 zł na cel charytatywny. I teraz powiecie, dostałeś 11 tysięcy, dlaczego wpłacasz tylko 1000, tak samo Nester? To ja wam powiem tak, wpłaćcie chociaż złotówkę ze swoich pieniędzy. Dlaczego tego nie zrobicie? No, dlaczego? Macie 12 zł, dlaczego nie wpłacicie 10 zł, tylko złotówkę? Nie liczy się ilość, liczy się gest, chcemy po prostu wpłacić po 1000 zł. Wpłacamy na zbióreczkę ekipy, bo jak wiemy, ekipa zbiera na pomoc, na po prostu te wszystkie maski i tak dalej, na to wszystko, co jest potrzebne pracownikom opieki medycznej. Szukałem słowa, przepraszam. Was też oczywiście zachęcam, żebyście chociaż złotóweczkę od siebie wpłacili. Nie będę już przedłużał, lecimy wpłacić tysiaczka na cel charytatywny i widzimy się zaraz. Jesteśmy już na stronie zrzutka.pl, mamy tutaj pomoc dla pracowników służby zdrowia. Klikamy wpłać na zrzutkę. Słuchajcie, mamy wszystko, wpłacający wandal, maila, tutaj wszystko potwierdzone. Mamy kwota wybrana, wszystko jest. Dobra, podajemy kod BLIK 030199. Wpłać. No i akceptujemy blika. Macie jeszcze dla potwierdzenia 1000 zł, transakcja zaakceptowana, miejsce PU Poznań i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, 14 sekund temu 1000 zł, jest tu też Jaś Dąbrowski, jest Nester, tak jak mówiłem, który też wpłacił 1001 zł, czyli złotóweczkę więcej ode mnie, ale dla potwierdzenia macie, że jestem wandal, 1000 zł. Tak jak widzicie, jeszcze przyszła Nikola, ja swoją cegiełkę dorzuciłem, naprawdę wspiera tą zrzutkę wielu youtuberów, Patecki przesłał 4000, Sunfreeze 7000, od ekipa to nosi, zrzutka została wsparta o 100 tysięcy zł, Nitro, który bodajże na streamie zbierał 30 800 zł, no, tak jak powiedziałem na streamie, że wpłacę 1000 zł, tak wpłaciłem, widzieliście wszystko na filmie, możecie sobie sami zweryfikować, czy naprawdę wpłaciłem. Wchodząc, link do zrzutki zamieszczam wam gdzieś w opisie, pewnie gdzieś pierwsza, druga linijka, także wpadnijcie i jeżeli chcecie, to możecie wesprzeć chociażby taką symboliczną złotóweczką. Dobra, kochani, chyba już nie ma co za bardzo pokazać.
nazywa się z kwarantanna, siedzimy cały czas w domu, robimy to samo, śpimy, jemy, gramy w Simsy, znaczy Nikola gra, nie ma co robić totalnie, ja lecę montować ten film, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że zostaliście do końca, wytrwaliście, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, wytrwałem, jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, pamiętajcie, pomagajcie, bo naprawdę warto, no i co, ja już nie będę wam przedłużał, życzę wam miłego dnia. Kurde, szkoda, że jest ta kwarantanna, bo się robi coraz lepsza pogoda i chciałoby się już po prostu wyjść na dwór, posiedzieć ze znajomymi, pochillować, zrobić cokolwiek. No ale niestety, jest jak jest. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Mówię to chyba trzeci raz, nie będę wam przedłużał. Trzymajcie się, do następnego piona.